Policja zlikwidowała kolejną plantację marihuany w Lubinie. 5 kg ściętych roślin i 16 krzewów konopi indyjskich znaleziono w mieszkaniu oraz w garażu. Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie dwóch Lubinian. Do zatrzymania doszło na terenie Lubina. Podczas przeszukania mieszkania i garażu funkcjonariusze zabezpieczyli całą linię produkcyjną. W wyniku podjętych działań funkcjonariusze przechwycili ponad 5 kg ściętych już krzaków oraz 16 krzaków konopi indyjskich. Zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Zatrzymani to 31- i 38-letni mieszkańcy Lubina. Kolejny raz już w ciągu kilku dni policja namierzyła nielegalną uprawę i przejęła kilka kilogramów narkotyków. Zaledwie tydzień temu było to 66 krzewów konopi w różnej fazie rozwoju oraz marihuanę, z której można by było przygotować ponad 500 porcji narkotyku. Zatrzymanym mężczyznom grozi do 10 lat więzienia.